rozpoczęliśmy, a w zasadzie kończymy objawienie świętego Jana. Gdy kończyliśmy w miesiącu maju, to powiedzieliśmy, że miejsce, do którego my jako wierzący się wybieramy, a wybieramy się, tym się charakteryzuje, że wszystko tam jest nowe. Nowe niebo, nowa ziemia, nowa rzeka, nowy Jeruzalem. Wszystko, absolutnie wszystko jest nowe. Skoro wszystko tam jest nowe, to nie mogą tam mieszkać byle jacy ludzie. Nie mogą tam mieszkać ludzie z tymi samymi cechami, z tymi samymi nawykami, którzy żyją na ziemi. Powiedziałem poprzednio, że gdyby wszystkich tych ludzi, którzy nawet do kościołów uczęszczają, którzy chodzą w niedzielę, a może nawet jeszcze częściej do kościołów, gdyby ich wszystkich tak masowo przenieść do tego nowego miejsca, to miejsce wkrótce przestałoby być nowe. Bo znaleźliby się tam i ci drobni złodziejaszkowie, i ci wielcy złodzieje. I tak jak już kiedyś zażartowałem, wkrótce te ulice, które tam są ze złota, te bramy perłowe byłyby ogołocone. Ludzie by ręce pokaleczyli, a rwaliby zębami, rwaliby złoto, rwaliby perły. A poza tym, jakby się czuli nasi kochani rodacy, gdyby tam nie było na przykład czystej? Jakby się czuli ci, którzy nie mogliby sobie kupić tam jabczoka, tak się to kiedyś nazywało, nie wiem jak się to dzisiaj nazywa, a więc jakiegoś taniego, cuchnącego, śmierdzącego wina? Jakby się czuli, gdyby nie znaleźli sklepu monopolowego? Tak jak już kiedyś zażartowałem, Bóg miałby kłopot z tymi wszystkimi, bo natychmiast przenieśliby swoje zwyczaje z ziemi i pod szyldem choćby Solidarności ogłosiliby strajk generalny. A gdyby ich aniołowie pytali, dlaczego strajkujecie? Bo tu nie ma wody, bo tu nie ma co pić, bo tu nie ma czego palić, nie ma co palić. I wkrótce to nowe niebo byłoby tak zaśmiecone, tak skalane, tak sprofanowane, że to już nie byłoby niebo. To byłby przedsionek albo samo piekło. Jeśli byście wy, kochani, chcieli się do takiego nieba wybrać, życzę szczęśliwej podróży. Ja bym się do takiego nieba nie chciał wybierać. No bo wyobraźcie sobie, na przestrzeni wieków iluż to było różnych zboczeńców, gwałcicieli, morderców. I teraz nagle by się to wszystko znalazło w tym jednym miejscu. To byłoby dopiero. Nie, ja do takiego nieba prosiłbym Pana, aby mnie nie puszczał. No bo to nie będzie już niebo, to będzie piekło. Dlatego raz jeszcze oświadczam, czy się z tym zgadzamy, czy się z tym nie zgadzamy. Czy to przyjmujemy do wiadomości, czy tego do wiadomości nie przyjmujemy. Biblia bardzo wyraźnie mówi, że do tego nowego nieba, na tę nową ziemię, w te nowe miejsca, które Bóg przygotowuje dla swoich dzieci, nie wejdzie nic skalanego, nie wejdzie nic nieczystego, nie wejdzie nic starego, nieprzemienionego. Możesz chodzić do 10 kościołów. Możesz być członkiem kościoła zboru Betel w Ustroniu. Od narodzenia tu możesz uczęszczać. Ale jeśli nie narodziłeś się na nowo, jeśli twoje życie nie zostało przemienione, nie stałeś się nowym stworzeniem, nie możesz wejść do tego miejsca. To samo dotyczy każdego kościoła, do którego, szanowni słuchacze, uczęszczacie. Nie zasłaniajmy się szyldami kościołów. Bóg nie robi takiego wyjątku, że z takiego i takiego kościoła, albo z takiego i takiego kościoła. Bóg na to nie patrzy. Bóg patrzy na serce. Jeśli serce nie zostało przemienione, jeśli nie narodziły się na nowo, bramy nieba przed tobą będą zamknięte. Choćby cię nawet kapłan odsyłał do nieba, to i tak tam Bóg cię nie wpuści. Nawet Piotr cię nie wpuści. A cóż dopiero Bóg? A zatem wszystko tam, absolutnie wszystko tam będzie nowe. Dlatego Biblia też powiada. I także ludzie tam będą nowi.
No i właśnie zaczęliśmy zastanawiać się, co Biblia ma na myśli, kiedy mówi o nowym stworzeniu. I jeśli pamiętacie, ubiegłym razem powiedzieliśmy sobie, że w momencie, gdy człowiek upadł, gdy człowiek się pogrążył w grzech, to pogrążył się cały. Cały pogrążył się w grzech. To nie tak, że pogrążył się po szyję, albo jakaś tylko część, jego część pogrążyła się w grzech. Cały człowiek pogrążył się w grzech. Adam cały pogrążył się w grzech. I ten Adam, który cały pogrążył się w grzech, zaczął wydawać potomstwo podobne do niego, a więc grzeszne potomstwo. Dlatego Biblia w sposób niepodlegający dyskusji stwierdza, oświadcza, wszyscy, absolutnie wszyscy zgrzeszyliśmy. Powiesz, ja nikogo nie zamordowałem, ja nikogo nie zabiłem, ja nikogo nie powiesiłem. To nie ma znaczenia. Jesteś potomkiem grzesznego Adama i jesteś grzesznikiem. A żeby móc uciec przed konsekwencjami grzechu, które odziedziczyliśmy od upadłego Adama, musimy się na nowo narodzić. Nie ma innego wyjścia. Przypominam, Pan Jezus do Nikodema powiedział, jeśli chcesz oglądać Królestwo Niebios, to musisz się na nowo narodzić. Musisz się na nowo narodzić. Nie ma innego wyjścia. Jeśli ktoś jest na tej sali, słucha mnie i jeszcze tego nie uczynił, to mój apel skierowany bezpośrednio do twojego serca jest następujący. Zanim oddasz ostatnie tchnienie, wezwij Pana Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela. No dobrze, dobrze, ale kiedy to ostatnie tchnienie nastąpi? Gdybyśmy to mogli wiedzieć, prawda? Gdybyśmy to mogli wiedzieć, to byśmy sobie te 5 ostatnich minut zarezerwowali na to, aby wzywać imienia Pana Jezusa. Ale nie wiemy. Dlatego najlepiej to zrobić tu i teraz. Tu i teraz, zaraz. Dlatego powiada list do Hebrajczyków, dziś, jeśli byście głos Jego usłyszeli, głos Ducha Świętego wzywający nas do przyjęcia Pana Jezusa, dziś, jeśli byście głos Jego usłyszeli, nie zatwardzajcie serc waszych, bo nigdy nie wiadomo, co będzie jutro, co będzie za chwilę. A zatem człowiek upadł cały i jako taki cały musi być odnowiony. No, mówiliśmy sobie poprzednim razem, na czym, że człowiek składa się z ducha, duszy i trzecia rzecz to jest ciało. Duch, dusza i ciało. I ostatnio zastanawialiśmy się na tym, w jaki sposób, na czym polegał upadek ducha, a więc co się stało z duchem ludzkim, gdy człowiek upadł, i na czym teraz polega odnowienie ludzkiego ducha, urodzenie się na nowo, na czym to polega? Dzisiaj będziemy chcieli zrobić jeden krok dalej, dlatego że Bóg nie tylko jest zainteresowany ludzkim duchem, ale zaraz się zorientujecie, że Bóg jest zainteresowany przemianą nie tylko ludzkiego ducha, ale także zainteresowany jest przemianą jego duszy. I oczywiście zainteresowany jest także przemianą tego upadłego ciała. Proszę, otwórzmy pierwszy list do Tesaloniczan. Otwórzmy pierwszy list do Tesaloniczan i przypatrzcie się. To jest bardzo ciekawy list, także ciekawy rozdział. Bo na wstępie tego rozdziału apostoł Paweł mówi o powtórnym przyjściu Pana Jezusa. Mówi o czasach ich i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. A więc mówi tu w pierwszej kolejności na temat naszego czuwania jak złodziej w nocy. Dlatego musimy czuwać. A dalej Paweł przechodzi
do tego, co powinno się w naszym życiu wydarzyć w związku z tym, że przyjście Pana Jezusa lada moment ma nastąpić. Co ma się stać? A więc co się ma wydarzyć? Proszę zwróćcie uwagę na wiersz 23. Wiersz 23 powiada tak. A sam Bóg pokoju niech was w zupełności poświęci. A inne tłumaczenia powiadają, a sam Bóg pokoju niech was całkowicie, zupełnie, do końca, absolutnie do całkowitego końca niech was uświęci. I na czym to całkowite, kompletne, totalne uświęcenie ma polegać? Na czym? A cały duch wasz, o czym już mówiliśmy, i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. A więc Bóg się tu domaga, aby ten cały człowiek, który upadł, który się pogrążył w grzech, teraz w całości był odnowiony, w całości odbudowany. Jego duch, jego dusza i jego ciało. A w wierszu 24 czytamy, coś oto takiego, że wierny jest ten, który was powołuje, on też tego dokona. Wynika z tego, że my sami nie możemy tego dokonać, ale nasz kochający nas Bóg, nasz wierny, kochający nas Bóg, jeśli my odpowiednie warunki mu stworzymy, jeśli stworzymy mu pewne warunki, on też tego dokona. Dokona czy nie dokona? Dokona. A tak, tak, za chwilę będziemy mówić, że może tego dokonać pod warunkiem, że my się na to zgodzimy. Że my spełnimy pewne Jego Boże oczekiwania. Bo u Boga jest to charakterystyczne, kochani, że dając nam wolną wolę, ciągle się z nią liczy, ciągle ją respektuje. Nikt z nas przecież nie nawrócił się, bo go Bóg do tego zmusił. Gdyby Bóg chciał zmusić kogokolwiek, albo gdyby Bóg chciał zmusić ludzkość, to ktoś słusznie powiedział, wystarczyłoby, żeby kiwnął palcem, małym palcem, a cała ludzkość leży na twarzy w pokucie i opamiętaniu i woła: Boże, ratuj, zmiłuj się nade mną. Ale to byłby wtedy gwałt, to byłaby przemoc. Bóg takich metod nie stosuje. Bóg stosuje inną metodę, stwarza nam możliwości, daje nam szansę, otwiera przed nami drzwi łaski, a czy przez nie wejdziemy, czy nie, to już jest zależne od nas. I jeśli spełnimy pewne warunki, to Bóg jest wierny i może dokonać przemiany naszego ducha, naszej duszy i naszego ciała. Czy możemy się z tym zgodzić? Amen powiedzieć? Tak. A więc ponieważ mówiliśmy już o narodzeniu się, o odnowieniu ducha, dzisiaj już do tego wracać nie będziemy. Ja jeszcze tylko raz chcę zaakcentować, iż zarówno Pan Jezus, jak i Duch Święty są zainteresowani tym, abyśmy doznali przemiany, całkowitej przemiany. Jeszcze raz, kochani, wiem, że się powtarzam, ale czasem się trzeba i 10 razy powtórzyć, żeby pewną prawdę zapamiętać. Jeszcze raz przypomnę, co jest o Jezusie powiedziane, o tym Jezusie, który zmartwychwstał i który siedzi po prawicy Ojca. Jest o nim napisane tak oto, w 3 rozdziale, w 21 wierszu, którego musi przyjąć niebo aż do czasu odnowienia wszech rzeczy. A więc Chrystus, siedząc po prawicy Ojca, zajmuje się odnawianiem wszystkiego, a przede wszystkim człowieka. Przede wszystkim nas. Bóg chce odnowić twoje życie, jeśli jeszcze nie zostało odnowione. Bóg nie chce, abyś zmarnotrawił swoje życie, zmitrężył swoje życie. Bóg chce je odnowić. Bóg chce, byś się stał nowym stworzeniem.
Ale to się może stać tylko wtedy, kiedy my się z tym zgodzimy. Kiedy my zaakceptujemy Jego pragnienie, Jego chcenie. Jeśli tylko będziesz chciał, możesz się stać nowym stworzeniem. Paweł apostoł powiada, stare, brudne przeminęło, a oto wszystko stało się nowe. Jeśli ktoś jeszcze na tej sali nie jest tym nowym stworzeniem, to dlatego tylko, że się na to nie zgadzasz. Że nie otwierasz drzwi Chrystusowi. Nie pozwalasz Mu na to. Ale jeśli Mu pozwolisz, to staniesz się nowym stworzeniem. A więc widzicie, że Pan Jezus jest sam bezpośrednio w to zaangażowany. A w pierwszej księdze Samuelowej, czytamy, że oprócz Pana Jezusa tę posługę przemiany ludzkiego życia wypełnia także, czyni także i Duch Święty. Oto w pierwszej księdze Samuelowej w 10 rozdziale, w 6 wierszu czytamy tak. Dotyczy to słowo Saula. Samuel powiada do Saula tak. Gdy będziesz zstępował z góry, wiersz 5 powiada, gdy będziesz zstępował ze wzgórza, przed tobą pójdą grający na harfie, bębnie, piszczałce i lutni. A potem dalej jest powiedziane w wierszu 6 i stąpi na ciebie Duch Pana i wespół z nimi ogarnie cię zachwycenie i przemienisz się w innego człowieka. A więc zarówno Pan Jezus, jak i Duch Święty pracują nad tym z woli Boga Ojca, aby moje i Twoje życie było zmienione, przemienione, abyśmy się stali nowymi stworzeniami. I kochani, nie wiem, czy Wy to zauważyliście, ale pewnie tak, bo ja to zauważyłem w swoim życiu, że dopóki się nie narodziłem na nowo, dopóki we mnie nie narodziło się to nowe życie, dopóki Duch Święty nie ożywił mojego ludzkiego ducha, ja nie miałem z sobą żadnych problemów. Czy wy też to zauważyliście? Nawet jeśli grzeszyłem, złodziej podobno, kiedy go złapią, nie żałuje tego, że ukradł, tylko że się dał złapać. On nie ma żadnego problemu z sobą. Ten, który się upija, on nie ma problemu. Jemu się wydaje, że to jest wszystko normalne. Więc dopóki się nie narodziłem na nowo, ja nie miałem problemów z samym sobą. Skłamałem, to skłamałem. Wszyscy tak robią. Byłem nieuczciwy. No cóż to takiego? Głupi, że się dał wycwanić. Ale czy zauważyliście, że w momencie, gdy się na nowo narodziliście, to pierwsza rzecz, jaka się pojawiła w waszym życiu, to konflikt z samymi sobą. Dlaczego? No bo nagle gdzieś tam w moim wnętrzu pojawiło się pragnienie, żeby żyć według standardów Bożych. Żeby zawsze mówić prawdę, żeby nigdy nie kłamać, żeby nie czynić żadnego zła innemu człowiekowi. A więc gdzieś Duch Święty oddziaływując na mojego ludzkiego ducha, który się na nowo narodził, prowadził mnie do życia według standardów Bożych. Ale jednocześnie spotykałem w sobie jakby drugiego człowieka, który zupełnie czego innego chciał. Czy wy też to stwierdzili, czy tylko ja jestem taki anormalny? Czy byłem taki anormalny? A więc według ducha ludzkiego, inspirowanego, uświęcanego przez Ducha Świętego, chciałem dobrze. Zawsze chciałem dobrze. A według jakiegoś innego człowieka trzymało mnie się zło. Dopiero potem odkryłem, że ja wcale nie jestem pierwszy. Że te same problemy miał nawet wielki apostoł Paweł. Przeczytam wam dwa miejsca, dwie jego wypowiedzi. List tego apostoła Pawła do Rzymian, 7 rozdział, od 14 do 24 wiersza. Może przeczytajmy, bo tu jest
przedstawiona wewnętrzna walka wielkiego apostoła. Wiemy bowiem, że zakon jest dobry, jest duchowy. Ja zaś jestem cielesny, zaprzedany grzechowi. Albowiem nie rozeznaję się w tym, co czynię, gdyż nie to czynię, co chcę, ale czego nienawidzę, to czynię. Czy widzicie tu tę walkę wewnętrzną? Robi coś, czego nienawidzi, czego nie chce, a jednak to robi. A jeśli to czynię, czego nie chcę, zgadzam się z tym, że zakon jest dobry. Ale wtedy czynię to już nie ja, lecz grzech, który mieszka we mnie. To wyjaśnimy za chwilę. Wiem tedy, że nie mieszka we mnie to, co jest w ciele moim, to jest w ciele moim dobro. Mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak. Ile razy sobie mówiłeś, że już nie będziesz plotkować? Ile razy sobie powtarzałeś, że już nikogo nie będziesz obmawiał? Ile razy? I wytrwałeś w tym? A ile razy mówiłeś, że zawsze do końca będę uczciwy? I wytrwałeś w tym? I znowu rozkładamy ręce i mówimy, no i znowu zawiodłem. I moglibyśmy się podpisać pod tym, co powiada apostoł Paweł, że czynię już, że czynię to, czego nienawidzę, czego nie chcę. Już tyle razy mówiłem, że się nie będę denerwował na moją żonę. No ale znowu się zdenerwowałem. Żony nie słuchacie, mężczyźni podnieście rękę. Nie, nie, nie podnoście, bo ja bym musiał pierwszy podnieść. Jakbym wyglądał jako kaznodzieja. A więc... Czynię to już nie ja, lecz grzech, który mieszka we mnie. Wiem tedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim dobro, bo czynię to, czego nie chcę. Albowiem nie czynię, wiersz 19 czytam, albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę, to czynię. A jeśli, tak, znajduję tedy w sobie, pisze dalej Paweł, znajduję tedy w sobie zakon, że gdy chcę czynić dobrze, trzyma się mnie złe. Bo według człowieka wewnętrznego, a więc tego odrodzonego, narodzonego na nowo, a więc odrodzonego ducha, mam upodobanie w zakonie Bożym, w Słowie. Ale w członkach swoich dostrzegam inny zakon, który walczy przeciwko zakonowi uznanemu przez mój rozum i bierze mnie w niewolę zakonu, w zakonu grzechu, który jest w członkach moich. I podsumowanie tego dłuższego wywodu. Kiedy Paweł myślał nad swoim życiem i nad tą walką wewnętrzną, która się w nim toczyła, zwróćcie uwagę, jak to podsumował. Nędzny ja człowiek. Któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? A więc okazuje się, że w człowieku od momentu, gdy się na nowo narodził, pojawia się jak gdyby druga natura. A więc człowiek ten jest jakby posiadał dwie natury. Ta głęboka wewnętrzna natura, duch ludzki zrodzony do nowego życia, lgnie do dobrego. Ciągnie do dobrego, ciągnie do świętości, do czystości. Ciągnie do uczciwości, do życia według Bożego Słowa. Ale gdzieś jest i druga natura. Będziemy ją za chwilę charakteryzować. Ludzka natura. Natura wywodząca się od starego Adama. Stary człowiek, który się upomina o swoje prawa i który chce dochodzić do głosu i chce kierować nami. A więc między tymi dwoma naturami zaczyna się toczyć bój. Popatrzcie jeszcze. Mówię więc, 5 rozdział 16 i 17 wiersz. Mówię więc, według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. Gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne. Abyście nie czynili tego, co chcecie. A więc widzicie, nie kto inny, apostoł Paweł stwierdza, że w człowieku są te dwie dążności. Ku dobru i ku złemu.
I ktoś powiedział tak, że przewagę ma ta postać, ta istota, ta natura w nas, którą karmimy, którą żywimy, którą odżywiamy. Ktoś to przyrównał do dwóch psów, czarny i biały. I w zależności od tego, którego psa karmimy, ten jest zdrowy, ten jest silny, a którego głodzimy, ten słabnie. Załóżmy, że ta stara adamowa natura, ta grzeszna stara adamowa natura, mająca skłonności ku złu, jest podsycana w jaki sposób? Poprzez oglądanie filmów pornograficznych, poprzez obmówiska, poprzez oglądanie brutalnych filmów, poprzez przystawanie z ludźmi wulgarnymi, którzy klną i tak dalej, i tak dalej. To w ten sposób ta stara, ciemna, czarna, ten czarny pies jest karmiony i on ma przewagę. Przewagę nad tą naturą wewnątrz nas, którą jest duch ludzki, w którym mieszka Duch Święty. Jeśli my go nie karmimy słowem, społecznością, modlitwą, zaparciem się tej starej natury, to ten duch, ta druga natura, co się z nią dzieje? Słabnie. Ona, jej ubywa sił. Słabnie, a ta zaczyna dominować. A ta zaczyna zwyciężać. Zaczyna zwyciężać. Prawda? Bo ta nie jest karmiona. Ten biały pies, no może niezbyt adekwatny przykład, słabnie, a ten czarny pies zaczyna dominować. A zatem to od nas zależy, która natura w nas będzie naturą dominującą. Czy ta biała, czy ta ciemna. No w każdym razie Bożą wolą jest, aby nie tylko duch nasz był odnowiony, ale także, aby nasza stara, adamowa natura, z którą nawet problemy miał apostoł Paweł i prawdopodobnie ma z nią problemy każdy z nas. Nie musisz mieć problemu z tym samym, z czym mam ja, ale możesz mieć swój problem. Ja nie muszę mieć problemu z tym samym, co ty, ale ty masz swój problem. I widzicie, nierozsądni ludzie często powiadają tak. Ja już taki jestem, taki się urodziłem i taki umrę. To jest niemądre mówienie. To jest niemądre mówienie, bo to oznacza, że nie chcesz dołożyć żadnego wysiłku włożyć w to, aby twoje życie zostało przemienione. A chcę pokazać, mogę to pokazać, że ci, którzy postępują według ciała, według starej natury i mówią, ja się już nie zmienię, ja obmawiałem i taki już będę, nie powstrzymam swojej gęby, będę mówił. No to znaczy, że tacy ludzie Królestwa Bożego nie odziedziczą. Bo tak jest napisane, że ci, którzy według ciała postępują, Królestwa Bożego nie odziedziczą. My mamy poskramiać naszą starą naturę. Wręcz apostoł Paweł mówi, że mamy ją ukrzyżować. Ale to jest takie ludzkie tłumaczenie się, nieodpowiedzialne tłumaczenie się. Czasem jest jeszcze inaczej. Czasem ludzie z przywary, słabości swojej starej natury przypisują demonom. I mówią, i składają winę na demona. We mnie jest demon i dlatego ja jestem taki, jaki jestem. A jeśli ze mnie tego demona nie wygonicie, będę jeszcze gorszy. To jest coś, co się pojawiło już w ogrodzie Eden. Kiedy Bóg zapytał Adama, słuchaj, coś ty to zrobił? Ja? Moja żona Ewa. Ewa, coś ty zrobiła? Ja? To nie ja, to szatan. Najczęściej człowiek ma w sobie tendencję odwracania uwagi od siebie. Prawda, że wszyscy są winni, ja jestem tylko niewinny? Prawda? Ten jest winien, tamten jest winien i tamten jest winien. Ja tylko nie jestem winien. Ale już wam mu kiedyś powiedziałem,
że kiedy rano wstajesz i chcesz szukać winnych, popatrz najpierw do lustra. I tam zobaczysz tego prawdziwie winnego. Bo to jest cecha starej natury. Inaczej mówiąc, no stara natura przybiera różne nazwy. Różnie ją Pismo Święte nazywa. Raz ją nazywa starym człowiekiem, raz ją nazywa cielesnym człowiekiem, raz ją nazywa grzesznym ciałem, a jeszcze innym razem nazywa ją starym Adamem. I apostoł Paweł, ten sam apostoł Paweł w tym samym liście, w liście do Rzymian, powiada, że tacy ludzie chodzący według starej natury nie mają żadnych szans. No przykro mi, że was nie mogę odesłać do nieba, jeśli postępujecie według ciała. Popatrzcie, co mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale od 7 do 8 wiersza. W 8 rozdziale od 7 do 8 wiersza. Powiada Paweł tak. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu, nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może. Bo ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. Ale pytam, czy tak musi być? Czy nie ma wyjścia? Czy nie ma wyjścia? Nie, jest wyjście. Tak nie musi być. Dlatego dalej apostoł Paweł powiada, ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu. A jeśli kogoś Duch Boży prowadzi, ten jest dzieckiem Bożym. To znaczy, że jest inne życie. Nie zniewolony przez rządzę ciała, przez instynkty ciała, ale jest inne życie, życie według ducha. I w związku z tym musimy sobie porozmawiać, jeśli nie dziś, to może przy innej jakiejś okazji, na temat przemiany naszej starej natury. Na temat przemiany naszej starej natury. Bo kochani, to, że się ktoś narodził na nowo, jeszcze nie oznacza, że jego natura została przemieniona. O, ja bym tego bardzo chciał. Ja żałuję, że w tym momencie, kiedy się na nowo narodziłem, od razu nie miałem białych skrzydełek, piórek i już nie byłem aniołkiem. Do dzisiaj nim nie jestem. Do dzisiaj nim nie jestem. To oznacza, że narodzenie się na nowo to jest jedno, a przemiana starej natury to coś innego. To jest coś innego. A jeszcze raz chcę zaakcentować. Kochani, stara natura, inaczej nazywana charakterem lub wewnętrznym życiem człowieka, to są jego myśli, jego reakcje, mowa, postawa, pragnienia. A więc charakter, ta stara natura, to jest nasze wewnętrzne życie. I życie niektórych, wewnętrzne życie niektórych ludzi jest bardzo szlachetne, bardzo piękne. Jest doprawdy zachęcające. Ale na ogół tak nie jest. Chciałbym was zapytać, czy pamiętacie, z jakiego powodu Bóg postanowił zniszczyć pierwszą cywilizację? Jeśli nie pamiętacie, to otwórzcie. Pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział 6, wiersz 5. To są czasy Noego, to jest pierwsza cywilizacja, która zginęła w wodach potopu. Oto co powiada Bóg, gdy rozmawia z Noem. A gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli, dążenia jego serca są ustawicznie złe. A więc stara natura, ten drugi cielesny człowiek, ciągle myśli źle. Jego dążenia są złe. Jego cele są fałszywe. A popatrzcie, co Pan Jezus powiedział. Mówimy o starej naturze, mówimy o charakterze człowieka, który ma niewiele wspólnego z ludzkim duchem, bo ludzki duch się w jednym momencie narodził na nowo, ale pozostaje stara natura, która wtedy właśnie dochodzi do głosu i chce kierować człowiekiem i w związku z tym walczy z tym nowonarodzonym człowiekiem. Czy możemy w związku z tym pójść za jej głosem? Niech nas Bóg przed tym zachowa, bo popatrzcie, co Pan Jezus mówi
na temat starej natury, serca inaczej, charakteru inaczej, cielesnego człowieka inaczej. Ewangelia Marka, rozdział 7, wiersz 20 do 22. Oto co Pan Jezus mówi na temat tego starego człowieka, starej natury, charakteru wywodzącego się od Adama. 7 rozdział od 20 wiersza. Mówił bowiem, to co wychodzi z człowieka, z jego wnętrza, z jego natury, to kala człowieka. Jedzenie nieumytymi, bo tu chodziło o spór. Jezus i uczniowie jedli nieumytymi rękami i faryzeusze zarzucali, że grzeszą. A Jezus mówi, chwileczkę. To, co wchodzi do wnętrza, to wychodzi. I z tym jest, nie ma problemu. Ale mówi, to, co wychodzi z człowieka, to kala profanuje człowieka. A dalej wyjaśnia, albowiem z wnętrza, czyli z serca ludzkiego, czyli z jego natury, bo to są synonimy tej samej rzeczy, z serca ludzkiego pochodzą, no co pochodzi? Złe myśli, wszeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota. Wszystko to złe pochodzi z wnętrza człowieka i kala człowieka. Gdzieś tam w nas, gdzieś tam wewnątrz nas, tej starej natury, znajduje się rezerwuar i całe jezioro zła, które jeśli mu tylko umożliwimy, wytryska jak gejzer. Jeśli nie zapanujemy, nie stłamsimy, to tryska jak gejzer. Kala wielu. I tak dalej, i tak dalej. To są cechy starej natury. Przemiana ducha ludzkiego tym się różni od przemiany naszego charakteru starego człowieka, że narodzenie się na nowo to jest chwila, to jest moment. Nikt się z nas rok czasu nie rodził. Chyba że, to powiedzcie, jak to wyglądało. Jeśli chodzi o mnie, to było podniesienie ręki do góry i nawet nikt nie raczył do mnie podejść i o mnie się pomodlić. To znaczy z ludzi, bo Pan stanął przy mnie i ja wiedziałem, że stając z kolan, że już jestem tam wewnątrz narodzony na nowo. Ale to nie znaczy, że gdy wstałem z kolan, to już byłem zupełnie innym człowiekiem. Nie, tak samo wyglądałem. Na moment jakiś moja dusza została przyćmiona tym blaskiem nowonarodzenia, ale potem znowu zaczęło się pojawiać to i owo, prawda? Nie wiem, czy wy podobnie przeżywacie. A więc widzicie, narodzenie się na nowo to jest moment, to jest chwila. Krótsza lub dłuższa, ale to jest moment. Natomiast przemiana z ludzkiej natury, życzyłbym sobie, żeby to był moment. Gdybyście mi powiedzieli, jeśli my na ciebie ręce wszyscy włożymy, to już będzie twoja natura przemieniona, to bym was prosił, od zaraz bym was prosił. Ale wiem, że to jest niemożliwe. Z dwóch powodów, bo przemiana ludzkiej natury to jest proces. To jest proces, to jest coś, co się naszą decyzją rozpoczyna i jeśli trwamy w tej decyzji, to jest proces postępujący. To jest po pierwsze, to jest proces, a po drugie, jak powiedziałem już na wstępie, to jest zależne od naszej determinacji. Proces zależny od naszej determinacji. O co chodzi? Chodzi o to, że tak jak już też wspomniałem, że mamy raczej tendencję ukrywania naszych słabości, słabości naszej natury. Czy zauważyliście to, jak się tłumaczymy? Jak się pięknie tłumaczymy z każdego błędu? Nie chcesz tego nazwać grzechu. Jak się pięknie tłumaczymy, a to nie było tak, ty mnie źle zrozumiałeś, ja tego nie miałem na myśli. Też tak stosujecie? Jak się pięknie tłumaczymy, żeby tylko nie odkryć przed Bogiem tego złego. A Biblia nam wyraźnie raczej wskazuje na coś zupełnie innego. Ja bardzo skracam to już.
że Bóg nas niekiedy stawia właśnie w takich sytuacjach, żeby nam pokazać naszą słabość, żebyśmy my ją zobaczyli, zauważyli i nie ukrywali, nie kamuflowali, tylko otworzyli to miejsce przed Bogiem. Popatrzcie, nawet apostoł Paweł w liście do Koryntian mówi, ja się nie będę chełpił niczym innym, jak tylko moimi słabościami. To znaczy, gdy widział swoją słabość w sobie, to on jej pod dywan nie zamiatał, on ją odkrywał przed Panem, a więc to polega na odkrywaniu. Pan nas, jeszcze raz powtarzam, czasem wprowadza w takie sytuacje, żebyśmy zobaczyli, jak reagujemy w danych sytuacjach. Jak zareagujemy, kiedy znajdziemy portfel pełen pieniędzy. Jak zareagujemy, kiedy nam ekspedientka wyda o 2000 za dużo. Jak zareagujemy? No, skoro taka, to twój problem, a nie mój. Jak zareagujemy? A więc czasami Bóg nas wprowadza w takie sytuacje, żebyśmy zobaczyli, co jest w nas. I teraz w zależności od tego, jak my zareagujemy. Jeśli zareagujemy niewłaściwie, no to się spodziewajcie jeszcze ostrzejszego narzędzia albo jeszcze czegoś bardziej dramatycznego. Jeśli zareagujemy właściwie, otworzymy i powiemy, Panie, to jest niegodziwe w moim życiu. Panie, to jest niegodziwe w moim życiu i ja podejmuję walkę z tym, z tą niegodziwością w moim życiu. Pomóż mi, daj mi siłę, abym już nigdy więcej tego nie uczynił. To nie oznacza, że już tego więcej nie uczynisz. Ale Bóg, widząc twoją determinację, będzie cię prowadził, będzie nas prowadził w taki oto sposób, że nagle zauważymy, że to przestaje dla nas być problemem. Ktoś ma zamiłowanie do oglądania pornograficznych filmów i nagle zrozumiał, że to jest grzech, że to jest obrzydliwe. I mówi, Panie, ja już nie chcę, daj mi siłę, zamknij moje oczy, ja już nie chcę tego. To nie znaczy, że jeszcze tego nie zrobi. Ale jeśli nawet jeszcze to zrobi, to już będzie tak ciążyć na jego sumieniu, że będzie płakał przed Bogiem i będzie wyznawał to Bogu, a Bóg dokona tej operacji, odetnie. Gorzej jest, jeśli człowiek, no nic, no wszyscy oglądają, nikt mnie nie widział, no wszyscy to oglądają, te brudy, te nieczystość, no wszyscy to robią, więc nikt nie widział, co za problem. Jest problem. Jest problem. Karmisz tę czarną bestię w sobie i w pewnym momencie polegniesz. W pewnym momencie nie ty nad nią, ale ona nad tobą zapanuje. To samo dotyczy naszych ust, to samo dotyczy naszego słuchu, to samo dotyczy wielu dziedzin naszego życia, o których tutaj Pan Jezus mówi. A więc nasza walka z naszą starą naturą polega na tym, że my sami jej pokonać nie możemy. My po prostu ją tylko otwieramy. Panie, wejdź do tego pokoju mojego serca i zrób porządek, rozświetl te mroki. Panie, pomóż mi, bo ja sobie z tym sam poradzić nie mogę. I wówczas Pan, jeśli to robimy szczerze, z determinacją, Pan to zaczyna czynić. Mówimy o przemianie, że my doznajemy przemiany. To jest ciekawą rzeczą zapytać, do kogo Pan nas chce upodobnić? Ta przemiana polega na upodobnianiu nas do kogo? Nie myślcie, że do pastora. Nie, nie, nie chcę, żebyście się do mnie upodobniali. No naprawdę nie chciałbym, bo mielibyście problemy. Do kogo Pan nas upodabnia? Do kogo Duch Święty nas upodabnia? Do kogo? Czy pamiętacie, o czym mówiliśmy poprzednim razem? Pan Jezus powiedział, tak jak Mojżesz węża na pustyni wywyższył, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy. A więc mamy się wpatrywać w Niego. On ma być przed naszymi oczami wywyższony. On ma być naszym celem. On ma być naszym wzorem. Ale spójrzcie teraz także na inne miejsca Bożego Słowa i na tym już będę kończył. Drugi list Piotra, rozdział pierwszy, wiersz trzeci. Drugi list apostoła Piotra, rozdział pierwszy, wiersz trzeci. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice,
abyście przez nie stali się uczestnikami, powtórzmy wszyscy, boskiej natury. Boskiej natury. A tę samą myśl podejmuje apostoł Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale. W liście do Rzymian w 8 rozdziale ta sama myśl jest zaakceptowana. Zaakceptowana w 8 rozdziale Paweł pisze tak. O, 32 wiersz. On, który nawet własnego syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jak żeby nie miał z nim darować nam wszystkiego. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego. Czy widzisz cel przed sobą? Widzimy cel przed sobą? Pan nas znał, Pan nas powołał, ale postawił przed nami cel. A tym celem jest, abyśmy się stali podobni do obrazu Syna Jego. Aby On był wywyższony pośród nas, jak Mojżesz węża na pustyni wywyższył. Halleluja. To jest nasz cel. Abyśmy się upodabniali do Niego, do natury Pana Jezusa Chrystusa. Oczywiście my tego sami zrobić nie możemy. Dlatego przychodzi nam z pomocą Duch Święty, dlatego przychodzi nam z pomocą sam Boży Syn, aby przemieniać nas na podobieństwo natury Jezusa Chrystusa.